Od poniedziałku w Zagłębie wspólnie trenuję już do rundy wiosennej. Trenerzy, dobra informacja jest taka, że zapału do pracy nikomu nie brakuje, a wszyscy zawodnicy, którzy rozpoczęli z Wami przygotowania są zdrowi. Tak, to jest taka, taka podstawowa informacja, która cieszy, że wszyscy zdrowi, że wszyscy no, nastawieni pozytywnie do, do pracy, że, że mający też świadomość tego, no, że, że to będzie trudny okres, że, że to wymaga no, naprawdę tutaj wielkiego poświęcenia no, po to, aby, aby przygotować się dobrze do rundy i aby te efekty były. Za Wami pierwsze badania, pierwsze testy, nam lajkom wyniki niewiele mówią, ale kibice lubią usłyszeć, że wszystko jest w porządku i że faktycznie ta, ta taka podbudowa, to co wypracowaliście wcześniej, to wszystko idzie do góry i że te wyniki są z rundy na rundę coraz lepsze. No oczywiście, że tak, już mamy, mamy tutaj spore, spore doświadczenie, czy, czy taką możliwość porównywania tych wyników. No nawet tutaj z okresu sprzed, sprzed dwóch lat, czy sprzed dwóch i pół roku można powiedzieć, że to jest całkiem długi okres, a my cyklicznie wykonujemy bardzo, bardzo podobne badania. No na pewno generalnie, tak, jeśli spojrzymy na całą drużynę, oczywiście to jest można powiedzieć, że z na półrocze progres, aczkolwiek no, są zawsze też sytuacje indywidualne zawodników. No tutaj trzeba spojrzeć po prostu na nich, na to co się z każdym działo przez ostatnie pół roku. Jedni grali więcej, jedni grali mniej, jedni mieli różnego rodzaju urazy i na pewno no, tego, tego rodzaju badania mogą nam taką, taką informację o sytuacji zawodnika takiej w szerszej perspektywie mogą nam Mogą nam dać te informacje i umożliwić zaplanowanie dalszej jego pracy. Tę pracę nad fundamentami dla późniejszej formy piłkarskiej, czyli nad siłą i wytrzymałością, zaplanowaliście tutaj na miejscu w Lubinie? Nie ma zagrożenia, nie wiem, że, że pogoda pokrzyżuje wam plany, bo dziś choćby w nocy spadł śnieg, ale zajęcia odbyły się zgodnie z planem? Tak, zajęcia odbyły się zgodnie z planem. No tutaj oczywiście też. Ukłony dla, dla wszystkich pracowników klubu, no, którzy, e, którzy też umożliwili przygotowanie boiska. No, tutaj, bez względu na warunki, e, mieliśmy możliwość skorzystania z, z, z boiska czy skorzystania z, z górki, bo dzisiaj także były e, na treningu podbiegi. E, no tak, to jest, to jest na pewno komfort, ale też to, to, to nie dzieje się samo z siebie. też, no Te to, to, to boiska trzeba przygotować, też trzeba przygotować sprzęt. To wymaga no, sporego zaangażowania dużej grupy ludzi. W sobotę pierwszy mecz sparingowy to będzie sparing taki zadaniowy, że zawodnicy indywidualnie dostaną jakieś cele do zrealizowania. Wiadomo, trwa walka o miejsce choćby w kadrze na zgrupowanie w Turcji. Czy jednak wynik już w tej chwili jest ważny? Z jednej strony no, trzeba powiedzieć, że, że oczywiście to jest walka o, o miejsce w samolocie do, do Antalii. Z drugiej strony, na pewno na ten mecz pojawią się już może nie jakieś bardzo skomplikowane zadania i, i pełne, ale, ale konkretne dwa, trzy zadania. Pod jakim kątem właśnie będziemy chcieli rozegrać ten mecz i, i pod jakim kątem właśnie rozliczyć też zawodników z realizacji zadań. No i trzecia rzecz, można powiedzieć, w tym momencie to oczywiście też jest wynik, no bo, no bo tu się trzeba przyzwyczajać do, do grania o punkty. Rywal jest z ekstra klasy, więc. Więc to też już jest zawsze pewnego rodzaju taka psychologiczna e, gra.